Dzisiaj mieliśmy wspaniałą możliwość uczestniczenia w jubileuszu stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszymowie, gmina Mała Wieś. To jedna z tych jednostek, które są równolatkami z naszą odrodzoną, niepodległą ojczyzną. No dzisiaj też szczególny dzień, bo 3 maja, więc święto Konstytucji. Jednym słowem, to była okazja, aby szczerze podziękować druhnom i druhom strażakom z tej jednostki za ich poświęcenie, za trud. I tu dzisiaj, w dniu 3, zaczęła się uroczystość stulecia OSP Olszymowo. A tych na terenie powiatu puckiego 100 latek i ponad jest 15. Ta następna w Olszymowie jest 16, 17 w Niesłuchowie i 18 będzie w Sobowie. Także w sumie 18 stolatek i ponad 100 latek. Jesteśmy największą organizacją w województwie mazowieckim, która liczy 116 jednostek ochotniczych straży pożarnych. My jesteśmy taką jednostką, aczkolwiek stuletnią. To nie jesteśmy jakąś dużą jednostką, nie jesteśmy szczególnie tutaj wyposażeni w sprzęt. Oczywiście mamy podstawowy sprzęt, samochód i tak dalej, nie będę wymieniał. W zasadzie pełnimy takie rolę w tej chwili wsparcia innych jednostek. No, przede wszystkim Państwowej Straży Pożarnej, bo ona głównie dzisiaj sprawnie działa. Kiedyś było nie do pomyślenia, żeby tam jednostka z Płocka przyjechała szybciej na teren Małej Wsi niż miejscowa. Dzisiaj bywa, że oni przyjeżdżają szybciej. Codzienna praca wygląda w ten sposób, że doszkalamy się w własnym zakresie, tak? Robimy dużo prób, ćwiczymy, mamy taki swój plac wydzierżawiony od gminy. Także tak jak tutaj prezes wspomniał, nie musimy, lepiej żeby było tak, żeby tych akcji było jak najmniej, tak? A doszkalać zawsze możemy się w własnym zakresie. Teraz, tak jak prezes wspomniał, ruszyły szkolenia, druhny, druhowie biorą udział w tych szkoleniach. Później między sobą tutaj w środku doszkalamy się i dużo się schodzimy, w sensie takim, że sprzątanie samochodu czy remizy, mówię, doszkalanie innych druhów, którzy nie załapali się na szkolenia. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, szczególnie te z terenu powiatu puckiego, to wyjątkowe służby mundurowe, które dbają o bezpieczeństwo, dbają o jakość życia mieszkańców, ale przede wszystkim chronią ich mienie, chronią ich dobro. Mieliśmy okazję to mieć udowodnione wielokrotnie i na tym terenie, tutaj na terenie gminy Mała Wieś, na terenie gminy Wyszogród sąsiedni, w momentach, kiedy mamy zagrożenie powodziowe, ale też i wszyscy, tak jak jeden mąż, stanęli chociażby właśnie na wałach, broniąc Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej w 2010 roku. Dzisiaj obchodzimy stulecie takiej jednostki, która, jak słyszeliśmy i podczas kazania, i podczas rysu historycznego, brała duży udział w tym, aby Polska była niepodległa, a to nie przypadek, że dziś obchodzimy też stulecie właśnie OSP Olszymowo, ale też i ten rok jest rokiem odzyskania niepodległości, bo i druhowie tej jednostki mieli udział właśnie w odzyskiwaniu niepodległości, a nawet byli zsyłani do obozów pracy. Więc wyjątkowe miejsce, wyjątkowi ludzie i wyjątkowy jubileusz, z okazji którego samorząd powiatu puckiego życzy tego, co najlepsze.
lepsze przede wszystkim podtrzymywania tej tradycji i kolejnych pokoleń, które będą to kultywowały. Strażactwo to jest posłannictwo, to jest służba nacechowana przede wszystkim głębokim humanizmem i humanitaryzmem. To jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi zupełnie bezinteresownie. Ochotnicy robią to dlatego, że takie mają przekonania. Ale ochotnicy to również aktywni liderzy lokalni, udzielający się w wielu akcjach społecznych, różnego rodzaju wydarzeniach, różnego rodzaju również społecznych przedsięwzięciach. Często swoje remizy budują sami, pomagają też w różnego rodzaju wydarzeniach, no i oczywiście niosą pomoc, za co im bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Myślę, że najbardziej taka gorąca sprawa, czy wiążąca się z pewnym zagrożeniem takim długotrwałym, bym powiedział, to była rzeczywiście powódź. To był 2010 rok, kiedy non-stop dyżury po naszej stronie, zresztą jak nie tylko u nas, rzecz jasna, ale trzeba było pełnić dzień i noc. Mamy te 6,5 kilometra linii brzegowej, to należało do nas utrzymanie tutaj wałów w stanie takim, które umożliwiają jednak ich nieprzerwanie, czyli zapobieganie przesiąkom, utykanie dziur po bobrach, bo te nam robią złą robotę w wałach niestety. Na przestrzeni tych 100 lat oczywiście można tam znaleźć dyplomy z czołowych miejsc na poziomie gminnym, również udziały na szczeblu ponadgminnym. W roku 2014 i 2015 zdobyliśmy w zawodach gminnych drugie miejsce na 8 jednostek startujących, czyli nie najgorzej to o nas świadczy. Powiat Płocki już po raz drugi w tym roku uruchomił program wsparcia ochotniczych straży pożarnych i średnio 50 do 80 jednostek z terenu powiatu jest w stanie skorzystać z takiego programu. Zakładamy, że chociaż co najmniej są to 3 jednostki na każdą z gmin, a takich gmin w powiecie Płockim mamy 15. W niedługim czasie będziemy mieli już rozstrzygnięcie kolejnego już konkursu, gdzie nabory skończyły się 2 tygodnie temu. Z tego ochotnicy mogą od umundurowania przez niezbędny sprzęt finansować, dlatego zachęcam do śledzenia naszych stron, do korzystania z tego programu, ale też i do wspólnego, że jak powiem, świętowania, wręczenia symbolicznych czeków, które niebawem 23 czerwca.